Włącz i zostań z nami. Akcja Dar dla Aleppo jest akcją ponad podziałami religijnymi, politycznymi. Chcemy wspólnie pomagać mieszkańcom Aleppo, tym, którzy zostali dotknięci skutkami prowadzonych działań wojennych. Akcja ma na celu zgromadzenie pieniędzy na wyposażenie dla szpitala, dla sali operacyjnej. Bardzo się cieszę, że w tę akcję włączyły się kościoły siostrzane, że jest to inicjatywa ekumeniczna i bardzo dziękuję biskupom, także metropolii wrocławskiej za to, że przyjęli zaproszenie do tej wspólnej akcji Dar dla Aleppo. Ta akcja pokazuje także, że w tych sprawach bardzo ważnych my Polacy potrafimy działać razem, że potrafimy się zjednoczyć, że mamy także serce i wrażliwość i potrafimy być solidarni z tymi, którzy pomocy potrzebują. I dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie pragnę wszystkim podziękować przedstawicielom kościołów, przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, wszystkim środowiskom gospodarczym, naukowym, które włączają się w tę akcję. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję za ten dar serca, dziękuję za włączenie się do tej akcji. To właśnie dzięki Państwu ta akcja przekracza jak gdyby wymiar tylko akcji kościelnej, religijnej, ale staje się akcją wszystkich ludzi dobrej woli na Dolnym Śląsku, z czego wszyscy chyba mamy prawo być dumni, ja w sposób szczególny i za to bardzo serdecznie dziękuję. Serwus Janek. Siema Ziele. Co u Ciebie i w ogóle? Przyszedłem tutaj, żeby wszystkich gorąco prosić, zaapelować o pomoc dla Syrii, a konkretnie dla szpitala w Aleppo. W Aleppo. Słuchaj, istnieje w polskim języku takie właśnie w żargonie młodzieżowym powiedzenie nawrzucać komuś. To ono jest ładne czy nieładne? No, nawrzucać komuś, no to nie tak, za bardzo, ale słuchaj, ale nawrzucać do skarbonki. To jest to i realne oto, znaczenie. Realne. To jest metafora wtórna. Tak. Nawrzucać komuś, no mój Boże. Jeżeli młodzież nie tylko nawrzuca do tych skarbonek, to będzie cudownie i pomożemy szpitalowi w Aleppo. Więc wrzucajcie jak najwięcej. Tylko nie komuś, nie. Tylko tu do skrzynki, tu. A to pójdzie do Aleppo. Tak jest. W Aleppo dzieci cierpią nie mogąc i umierają. Nie można im przynieść pomocy ze względu na to, że szpitale zostały zburzone i zrujnowane. Apeluję zatem, aby ten dar dla Aleppo z Dolnego Śląska mógł uratować dzieci, mógł zmniejszyć cierpienie tych dzieci, mógł dołożyć się do tego, że to społeczeństwo też nie zapomni o nas. Drodzy Dolnoślązacy, mieszkamy w pięknym miejscu na ziemi. Bezpiecznym, pełnym dobrej energii naszej ludzkiej. Chciałabym, żebyście mogli podzielić się z ludźmi potrzebującymi w Aleppo. Żebyście potrafili swoją wspaniałą energię, uśmiech i serce oraz w konsekwencji troszkę pieniędzy poświęcić na odbudowę szpitala w Aleppo, na pomoc temu szpitalowi. Moi kochani, bardzo serdecznie Was witam i pozdrawiam. Cieszę się, że po raz kolejny możemy się spotkać na jednym z wielu wydarzeń, które mają na celu łączność z Kościołem prześladowanym w Syrii. Moi drodzy, ta nasza inicjatywa, która ma charakter międzywyznaniowy, jest wyrazem naszej wielkiej solidarności z tymi, którzy doświadczają cierpienia, którzy doświadczają prześladowania.
en Pologne depuis 8 jours. Jestem w Polsce od 8 dni. Votre réunion nous rassure et nous donne de la force. Wasze zebranie daje mi siłę i daje mi pewnego rodzaju pewność. J'ai vu beaucoup de solidarité durant ces 8 jours. W czasie mojego pobytu widziałem wśród was wiele solidarności, wiele znaków solidarności, wiele znaków jedności. Vous faites comme si la cause syrienne est la vôtre. Zachowujecie się, jakby sprawa Syrii była waszą sprawą. Lorsque je rentre en Syrie, je vais transmettre à tous les Syriens ce que j'ai fait l'expérience et ce que j'ai vu durant mon séjour en Pologne. Gdy wrócę do Syrii, przekażę Syryjczykom to, co widziałem, a szczególnie czego doświadczyłem pośród was. Je songe surtout au sacrifice que vous faites. Myślę tutaj o ofiarach, jakie czynicie na naszą rzecz. Et notre Seigneur a apprécié le denier de la veuve. Nasz Pan zachwycił się, docenił gest wdowy. Plus que les dons des riches. O wiele bardziej niż dary bogatych. Parce qu'elle a donné l'essentiel pour les autres. Bo ona dała to, co było dla niej najważniejsze, dla innych. Nous apprécions les sacrifices de vos enfants. Doceniam ofiarę, jaką składają wasze dzieci. De vos jeunes et de vos familles. Wasi młodzi, wasze rodziny. Un particulier merci pour la radio famille. Szczególne podziękowanie dla Radia Rodzina. Permettez-moi ce soir de prononcer le nom de Don César. Pozwólcie mi tego wieczoru wymówić imię księdza Cezarego. Que Dieu vous bénisse toutes. Niech Pan błogosławi wam wszystkim. Et garde la Pologne. I zachowa Polskę. Nous vous portons toujours dans nos cœurs et nos prières. Zapewniam was, zawsze nosimy was w swoim sercu i w naszej modlitwie. Bonne nuit à tout le monde et bonne continuation. Dobranoc wszystkim, dobrego koncertu dalej. Są prześladowani, jak my widzicie. I ten ikona, która powstała, to jest ikona o prześladowaniu chrześcijanin, który nie jest tylko na teraz, które umarli, albo umarli dawno temu. To są cały czas. I to są święty, którzy umarli w wierze Jezusa Chrystusa. Ten krzyż, który jest tam, tu przywieziono z Aleppo, to jest kawałek bomba, który uderzyły w jeden z szkół chrześcijanin tam i przywieziono przez nasze wolontariusze, czy wolontariusze, którzy pojechali robić ten płyty, ten wolontariusze pojechali do Aleppo zobaczyć, co tam stało w wojnie. To jest Darek Malajonek i Romek Sikon i Michał Król. I tam przywieźli ten kawałek bomba tutaj do Polski i otopili tego i wstał ten krzyż. I ten krzyż symbolizuje ten ludzi, którzy umarli tam. Tam też ten święty, które są malowani, to są Egipcjanin z Syrii, z Iraku, z Pakistanu i cały też prześladowany z ten Bliski Wschód. Nie mam dużo powiedzenia, a po prostu oni potrzebują nie tylko pieniądze i też wasze modlitwy. Najbardziej co potrzebują, wasze modlitwy codziennie. Oni nie chcą przyjechać tutaj do Europy, żeby po prostu
ten, zostasz tutaj w Oroponikso, zostasz tam w ich kościoła, otworzysz ich kościoła i modlisz tam. Oni to nam pragną bardzo, żeby były tam i zostają tam. Wiarą swoją miłością. Na dzisiaj nie ma nic, więcej nie ma nic. Na dzisiaj nie ma nic, tylko puste ręce. Na dzisiaj nie ma nic, więcej nie ma nic. O, moje zranione serce. Ja myślę, że to jest coś takiego, że jeżeli się widzi coś, że ludzie cierpią, że ludzie mają źle, no to po prostu chyba to jest normalne, że się chce pomóc jakoś, nie? Jak pomagać? No przede wszystkim otworzyć serce. Otworzyć serce, otworzyć oczy, umysł, bo czasami zamykamy się i nie chcemy tego widzieć. Nie widzimy problemu, który nas nie dotyczy. A powinniśmy pamiętać o tym, że tam też jest przyszłość, tam też są marzenia, tam też są ludzie, tam też jest życie. Darku, ty byłeś w Aleppo, jak to wygląda tam, na miejscu, właśnie, jak możemy im pomóc? Słuchaj, no bo my myślimy, że uchodźcy są tylko tutaj, nie? A uchodźców jest mnóstwo tam właśnie w Syrii, w Libanie, w Iraku i oni tam też potrzebują pomocy, więc ja się włączyłem w pomoc tam i widzę, że to jest bardzo konkretna pomoc polska, wiesz, że ludzie pomagają. Ja widzę, że Polacy mają bardzo otwarte serca, że bardzo, bardzo dużo pieniędzy idzie przez różne akcje, czy to Caritasu, Rodzina Rodzinie, czy to przez Salezjanów, czy to pomoc Kościołowi w potrzebie. Naprawdę dużo pomocy idzie do Syrii i oni są bardzo wdzięczni. Ja właśnie chciałem właśnie w imieniu ludzi z Aleppo podziękować Wam, Państwu, właśnie za tą pomoc. Radio Rodzina, mieszkańcy Wrocławia Dolnego Śląska włączają się w tą pomoc dla Aleppo. Wy włączacie się swoją muzyką, swoim działaniem. Zachęćcie proszę, może tych, którzy jeszcze nie wiedzą, nie słyszeli o tym, jak mogą to zrobić? A nie wiem, no każdy musi sobie po prostu zadać pytanie, jak mogę pomóc, a jest możliwości dużo. Ja myślę, że przede wszystkim musimy myśleć o tym, że jeżeli my chcemy żyć w swoim kraju, to oni na pewno chcą żyć w swoim kraju i po prostu dajmy im tę szansę i pomóżmy w tym, żeby mogli żyć w swoim kraju. Tak jest, to jest prawda, bo oni, ja, tych ludzi, których ja tam spotkałem na miejscu, oni nie chcą wyjeżdżać, wiesz, gdyby oni mogli tam zostać, gdyby mogli mieć takie zapewnione minimum, to znaczy dach nad głową, szkoła dla swoich dzieci, kościół, to oni by nie wyjeżdżali, bo to jest dla nich, to nie jest nic przyjemnego, nie, w ogóle się tak jakby zdrowe drzewo gdzieś tam wykorzenić i je zasadzić zupełnie w innym miejscu, nie, to jest bardzo trudne oczywiście, więc jeżeli możemy tam im pomóc, to ja uważam, że trzeba to robić. L'autre jour, j'ai eu une interview à la radio Famille. Pewnego dnia poproszono mnie o wywiad w Radiu Rodzina. Je remercie profondément cette radio. Głęboko dziękuję temu radiu. Tous les journalistes qui travaillent là-bas. Wszystkim dziennikarzom, którzy tam pracują. En silence, sans être connu. Bez ujawniania się, nikt o ich wysiłku nie wie. Pour la gloire de Dieu et pour diffuser, pour proclamer l'évangile. Robią to naprawdę na chwałę Bożą i aby głosić Ewangelię. Tutaj wielkie podziękowanie dla Radio Rodziny.
les journalistes qui travaillent là-bas. Podziękowanie dla dziennikarzy, którzy tam pracują. Avec silence pour vous transmettre l'opinion et l'évangile, l'opinion de l'Église et l'Évangile. Których praca często jest niewymierna, to są godziny spędzone po to, żeby dobrze pokazać to, czym żyje Kościół i żeby propagować ten projekt. Nous prions pour tous les bienfaiteurs. Modlimy się za wszystkich dobroczyńców. Nous vous remercions de tout cœur. Dziękujemy Wam z całego serca. Vous êtes toujours dans nos cœurs et dans nos prières. Zawsze jesteście obecni w naszym sercu i naszych modlitwach. Dziękuję też wszystkim instytucjom. Particulièrement la radio famille. A szczególnie Radio Rodzina. Qui nous a aidé à propager l'idée de d'aider l'église syrienne. Które pomogły nam zapoznać się z akcją pomocową dla kościoła w Syrii. Notamment la reconstruction et la restauration de l'hôpital de Saint-Louis. A szczególnie odbudowie i wyposażeniu kościoła Świętego Ludwika w Aleppo. Alors nous vous portons toujours dans nos cœurs et dans nos prières. Zawsze nosimy was w naszych sercach i w naszej modlitwie. Je suis l'évêque de la Taquille, Monseigneur Antoine Speer. Jestem arcybiskupem diecezji Latakia. Merci et au revoir. Dziękuję i do zobaczenia. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.